Halo? Dobra. Mam nadzieję, że mi się nie popaliło tu nic, nie? Pojadę im w pierdolę, nie? No, okej, ale widzę, że śmiga. Aha, fajnie, połączył mi smartfon z drukarką do Wi-Fi. Władza łaskawie dała prąd na zasiłek. Oh my god. Okej. Ciekawe, gdzie mamy save'ik, nie? Słychać wszystko? Fajnie, gierka? Wszystko jest git? Tu patrzę na czerwono świeci. Nie działa. Życie na wsi. Ach. Lampki? No, na chwilę wytrzymałem. Kilka godzin. Na takiej małej mocy. Zależy na jakiej mocy, nie? Mam problem z parowaniem tego Blue Retro. Czasami mi rozłącza. A to pewnie kwestia pierwszej wersji tego. O, git. Okej, dobra. Możemy grać. Sorry. Not my fault. Jak kurde uda się wcześniej odpalić streama, no to... To jakieś takie problemy dziwne, nie? No dobra, w sumie tu za dużo progresu nie zrobiłem, jakby na to nie patrzeć. Siema Cape Soul, dobry wieczór, witam serdecznie. O tam. Padasz ty? Gościu, kolorowy. Bang. ...25 minut streama, nie? I stoimy w miejscu, nie? To jest to właśnie ostro jedziemy z Tomb Raiderem. Powolutku na L4 sobie siedzę. O! A co tam? Się dzieje? Nie wiem właśnie, kurde. Coś tam wieje, ale... No nie, no wieje w sumie mocno. Ale wydupiło prąda na chwilę. Ale już jest. Miejmy nadzieję, że będzie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, że save... Ej. Nawet nie mów takich rzeczy, nie? Nawet tak nie myśl, nie? Nawet tak nie myśl, Bakostan. Ale już miałem jakby takie najgorsze obawy, że o tej godzinie może ten prąd już nie wrócić, kuźwa, za szybko, ale jednak wrócił i mam nadzieję, że tak pozostanie. Ale będziemy się tu męczyć, nie? Siema Leżu Ramon, no prąd wrócił. Prądu nie było małą chwilkę, już jest z powrotem. Jest ok, jest git. Ej ty. Kurde no. Puta ma... Nie można... Brrra. Co tam u was? Jak tam? Cholera. Czemu to musi być takie skomplikowane? Czemu te zagadki są... To jest chyba pierwsza taka trudniejsza zagadka. Yeah, boy! Push, push! Za dzieciaka grałem wiele godzin w Cywilizacji 2 na PS1 i mi karta padła, to myślałem, że się pochlastam. No... Ja pamiętam, jak my memorki nie mieliśmy i na przykład udało nam się coś przejść w Tomb Raiderze 2 i... trzeba było wyłączyć konsolę. Takie czasy były. Na początku Playa nie mieliśmy memorki też. I pamiętam, że mój ojciec przechodził karierę w Gran Turismo i on przeszedł. Wiecie co robił? Wydaje mi się, że mu się udało, muszę go zapytać. Ciekawe, czy będzie pamiętał. Pamiętam, że się otwierało klapę konsoli i się tak zostawiało, nie? I nie było na mnie prądu, żarła czy co? Magnesy na lodówce. Ale chodziło o to, żeby też, żeby płyta się nie kręciła, nie? Żeby... I potem się zamykało tylko, zaczęła się wczytywać i... No, ale prawda jest taka, że to żarło mniej prądu od żarówki. Wydaje mi się, że to bardziej z obawy o laser, czy tam napęd sam. Ja pierdolę. Żarówki wtedy po 65 W, na 10, no. Ta PS3 Slim, nie? Super Slim, jakiś taki absurdalny, niski pobór mocy ma, nie? Super Slim, PS3. Ja pierdzielę. Ale... 200 ma fatka, no, a Slimka? $89, no. No, ten mi dał do wyboru, O, mogłem wziąć super slimkę. A wziąłem sobie slimkę zwykłą. Teraz od grabarza. Kupiłem. Zwykłą slimkę, nie wiem, jakoś mi się ładniejsza jest. Taka czarna, ładna. Ja pamiętam, że mi się laser zestrał w trakcie prowadzenia MGS-a. Pierwszy raz myślałem, że konsolę połamie z nerwów. Ja pierdzielę. Ten plus, że MGS nie jest aż taką długą grą, nie? Nie wymaga jakiegoś grindu, no ale tak czy siak depresja gotowa. No ale w Tomb Raidera pamiętam, 2 to była w ogóle gierka, którą dostaliśmy do konsoli. I dochodziliśmy najdalej chyba na właśnie Wreck of Mariadoria. Na ten właśnie... zatopiony wrak. 2 miechy. O kurde. Terminy fest, nie? Bo pewnie tam jedna osoba na powiat się zajmowała. Spływały konsolki. Siema, Polarnik. Dobry wieczór. Na województwo, no. Były czasy tej. I czym on mi się łączy z drukarką, nie? PS1 6 watów, ja... Co? Muszę wstać? Nie ma mowy. Już nie wstaje nigdzie. Sześć watów. Matko bosko. Kumplem jak przerabiam PS2, to musiałem 100 km do Lublina, jak takie czasy były. No, było. Ale wiara na tym pewnie kapuchę taką robiła. Goddammit. PS4 FAT też nie jest zbyt święte, nie? Dobra, tutaj potrzebuję jakiś ten. Nie. Piątka też tyle, nie? Slimka mniej chyba. Kurwa, piątka tyle bierze prądu? Matko boska. A Slimka? Ej właśnie, bo nie sprawdzałem. To 80. No to spoko. O, no niestety. Niestety. To są już skomplikowane systemy bardzo. Dużo bardziej skomplikowane niż kiedyś. Że to jest naturalna kolej rzeczy. No, Lara. Pamiętam to z klasyka w ogóle. Miejscówkę. Mega klimat w ogóle mają te miejscówki z tego remake'u. Podoba mi się bardzo to. Chłop miał całą ścianę konsol, myślałem, że taki super hakier jest, ale miło było, jego matka zrobiła nam herbatę. No na maksa, klimat fest. I on w tym pokoju tam moduje tą konsolę. Wy siedzicie tam w takim salonie, przy takim meblościance, z takimi półkami szklanymi, oszklonymi. W koszyczkach herbatę pijecie. Maila dostałem z DHL-a. GBSC leci. Matka nie wiedziała pewnie, że piraci. Matka nie wiedziała, że syn kryminalista. Tam, że jakimiś prochami tam nie handlował. Chemik. Oh shit. Fajna sprawa ten GBSC. W koszyczkach najlepsza, no. Szklanki z Duraleksu. Koszyczków? Do szklanek z Duraleksu? Żeby herbatkę popijać? Góra idea. Fajny jest, wiesz co? Obraz z PS2 na komponencie łamane na SCART RGB bardzo podobny do spiki jest. Niemalże taki sam, moim zdaniem. Skromniutkim. Aczkolwiek na przykład takie Wii w porównaniu do tego dongla, takiego Wii to HDMI, to jest... Oh my god. Jest taka różnica, obraz z Wii jest tak piękny. Dreamcasta i jak się podłącza? Ty masz Dreama, nie? Też pewnie będziesz streamował coś z Dreama. Co tam jest za kobel? Kompozyt czy... SCART. Nie no, w koszyczkach to tylko szklanki ze szkła i nie wiem, czy to tylko moja wyobraźnia, ale serio smakuje lepiej. No wiesz, no może coś być w tym, że w szkle smakuje lepiej niż, dajmy na to, w porcelanie, nie? To na pewno. Mi na przykład Pepsi w szklanej butelce smakuje lepiej niż w plastikowej, nie? Także może to nie tylko wyobraźnia. Dreamcast ma VGA, aha, no to spoko, nie? Bo to ma wejście VGA, no to... Podejrzewam, że na tym VGA chyba może być lepszy obraz, co? Niż na skarcie. Nie, no co ja zrobiłem? No to fajnie, przyda się, przyda się. Ale ja to GBSC z myślą o Wii wziąłem. Za wasze pieniądze. Siema Gohan, co tam? Jak tam humory? Jak tam wieczór? Ja mam zawsze dwie buteleczki szklane Pepsi, to jest co jakiś czas ze szkła lepsza, no kurde. Takie kurde jak ja lubię, nie? Albo nawet tą Coca-Colę, nie? Taki zimna taka w szkle, no o. A lipa, ale tatara sobie zrobiłem, no i wiesz. W życiu trzeba cieszyć się z tych małych rzeczy. Jak na przykład wieczór z tatarem. Ale mnie szarpie. Co to są w ogóle za netopery? Nie no, fajna maszynka, naprawdę. Spoko jest. Mi pasuje, mi bardzo pasuje. Wow. $400 gramową, alright, to jest taka męska porcja. Wow. Abym sobie zjadł takiego burgera z takim wielkim patisem, z takim 400 gram wołowiny. Shit. Wow, wow. A mielone, ale wołowinkę. Wołowinkę. Siema Patryk, dobry wieczór, witam serdecznie. No oczywiście, no. Ojej, burgery to jest coś pięknego. Następnym razem, jak będę robił burgery, to zrobię z karmelizowaną cebulką. Już Magdzie mówiłem. Widzę, że Egipt już, no. Ciśniemy, ciśniemy. Dzisiaj mam zamiar przejść Egipt. Chociaż. I może jedną mapę z Atlantydy, może się uda. Zobaczymy. Ja lubię taki przepis, kiedyś znalazła kobitka, że burgery z tortilli takie fajne, pozawijane. Burgery z tortilli, nie mogę sobie tego wyobrazić. Mnie w sklepie prąka na wołowinę bez kości kiwiec, jakieś części to mięsa, raz to kupiłem na gulasz, musiałem gotować 6 godzin, takie twarde. Shit. No wołowina ogólnie ciężko, nie? Nie robi się łatwo. Wołowinki. No, ale pewnie z psa albo z kunia. Słyszałeś, że... W Polsce wołowina to konina? Chłopie. Fakty nie czytasz, co? Ale zarobiście się POV powiększa. Ej, nie wiedziałem o tym. Jak patrzy w dół. dramatic POV. Co, mam tam skoczyć do tej wody? No dobra, jolo. Siema drewni, dobry. Nie przywitałem się z tobą, sorry. Drewni Couture, welcome. Drewni Couture. Jak chcesz mieć piękną złotą cebulkę, to posypię podczas smażenia wędzoną papryką, zawsze dobra wyjdzie. Ja solę, nie? Żeby ona troszeczkę tak puściła. What the hell? A, muszę tu zablokować to. Czy macie skarabeusze? Pięknie. You hear that? You hear that? This is sound of progress. Ba, ba, da, da. O, tutaj. Ale jak tu wskoczyć do góry? No nie, no chwyci się tu, nie? No właśnie. Ja dzisiaj na kolację zrobiłem sobie dwie rzeczy. Tortilla ze stripsami, z Biedronki, z serami warzywami, rozsami, skyr z musli chrupiącym, masłem orzechowym i truskawkami. O, ten skyr. Skier. A my mieliśmy kiełbaski leszczyńskie z Dino. I tosty. Mieliśmy bardzo prostą kolację dzisiaj. Białeczko, no białeczko musi być, Patryku. Tak, białeczko. Ja uwielbiam skyry. Ja teraz sobie kupuję takie właśnie skyry, jeszcze wysokobiałkowe w dodatku. Pompa musi być. Jak tam wskoczyć do góry, ty? Może te skarabeusze trzeba odstrzelić. Ja jutro będę robił sos koreański makulicza z kurczakiem i chińskim makaronem. W sensie buldaka będziesz robił, czy co? A, już wiem, co trzeba tutaj zrobić. Ze snakami przesadziłeś? Ja lubię snaki. Ja lubię takie snaki, jak są w marketach, te, takie wiecie, jakieś na przykład, nie wiem, hot dog, takie ciasto francuskie z parówką, albo jakiś pasztecik, albo ciasto francuskie z jakimś w środku sosem à la bolognese. A też padło 8000 kroków. Ćwiczenia kardio na całe ciało. No to i elegancko. Balans musi być. Po co sobie odbierać przyjemności? Chcę gry do backlogu takie bez sequela, pod wybór za 3 punkty. Czy ponad 70? Aha. Aha, mhm. When? I ktoś ma jakiś pomysł, co tutaj zrobić? Bo ja nie mam. Tu trochę wygląda, jakbym mógł się chwycić tego, nie? Tylko może... Ej, wait a minute. No właśnie, ty... Czemu to puściło? Aha, dobra, czaję, bo to trzeba w odpowiedniej kolejności zrobić. Dobra, okej. Okay. I get it. Ej, ale te zagadki robią się trudne, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Im dalej będzie gra, to będziemy zwalniać, jeżeli chodzi o pokonywanie gierki. U nas w biurze dziś był taki dzień na słodko i słona, przynajmniej udało mi się wcisnąć sushi marketowe w dzień, ale ja, sushi za mną chodzi fest, nie? Chyba w niedzielę będziemy coś działać. Magnum. I kiedyś chciałbym sobie sam zrobić właśnie sushi. Siema Miss Mirwa, welcome, dobry wieczór. O, ale bym sobie zjadł sushi, nawet takie marketowe. Ja nie mogę, jak ja lubię. Ja taką dopiero, powiem wam szczerze, nigdy jakiś taki sushi nie byłem, dopiero tak od jakiegoś czasu. Nie ma... odkąd koleżanka pracuje w sushi. Na remaster czekam? Czekam. Czekam. Tak. Chętnie sobie ogram. Bardziej niż na remake Silent Hilla, to be honest. Poważnie, bardziej się jaram tym, w sensie nie, że jaram, ale bardziej czekam na remaster Tomb Raiderów, ten AI remaster śmieszny, niż na remake Silent Hilla 2, nie wiem, tak do mnie nie przemawia ten remake bloopera. Nie wiem, to jest ze mną nie tak, ale... Co to jest? Kimbap? Persona to jest totalnie nie moja działka. Kimbap z tuńczykiem z puszki wymieszanym z majonezem oraz marchewką. Lubię połączenie tuńczyk-majonez. Bardzo lubię to połączenie. Ja to połączenie robię w takiej prostej sałatce makaronowej, gdzie jest tylko makaron. Obojętnie jaki tak naprawdę. Tuńczyk, majonez z odrobiną jogurtu i ogórek kiszony pokrojony. No i wiadomo, przyprawy, nie? Mega to lubię. No kurwa, nie tam. Ja lubię sushi, ale to można na dowóz wziąć to masakrę cenową, to jakieś ogórki w ryżu. No... Sushi chyba nie jest ciężko samemu zrobić. Nigdy nie robiłem, ale to nie jest jakiś rocket science. Okej. Ej no kurde, Lara! Zawału dostanę od tej kobity, nie? Że niby co? I co? Teraz to od początku? Najlepsza sałatka z zupki chińskiej, tuńczyka, majonez. Ej, muszę spróbować z makaronu z zupki chińskiej zrobić. Ej, nie robiłem. Ej, to może być dobre. Siema, Kopeling. Witam serdecznie, dobry wieczór. Pierwszy raz na czacie. Let's go! Ale... Chyba zrobię. Straszne to jest. Siemanko, wpadłem tu po wciśnięciu retro. No to dobrze trafiłeś. Witam serdecznie. Dokładnie tak. Dziękuję, Patryk. Czy ja dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem. Dokładnie, zapraszam serdecznie tutaj do wpadania na streamek. Jest fajnie, ogólnie grane jest u mnie na kanale głównie retro, chociaż współczesne tytuły też się pojawiają. Na wszelakich platformach. PlayStation 2, Nintendo Wii, PlayStation 1, Xbox 360, NES. No powiem ci, że piwko i stare lata, znaczy moda, to fajnie się ogląda. No to na zdrowie. Zdrówko, zdrówko. Dobra, lecimy dalej. O, i teraz będzie git. Teraz będzie dobrze. Co to było? To nie jest stara Lara, stara miała porządne trójkątne bimbałki. Ja dziś szedłem u siebie do sklepu z grami. Bakosan. Ler kupiłeś, PS3 promo copy, Turok. Falczy. O, Mancho DC, nice. W ogóle kiedyś chciałbym pograć sobie na przykład w Stranger's Wrath. Jeżeli chodzi o uniwersum Oddworlda. Poza tym też bym chciał kiedyś Odyssey przejść na streamku i Exodusa również. Ej, źle zrobiłem. Ej, nie, dobrze zrobiłem. Ogólnie to brakuje mi tej jednej rzeczy. Kopeling, jeżeli w ogóle lubisz retro i oglądać retro na Twitchu, to zapraszam serdecznie na Discorda, tutaj mojego, i też zapraszam cię bardzo na Discorda Galaktyki, gdzie znajdziesz dużo więcej streamerów właśnie brudzących się w gierkach retro. Jest fajnie, ogólnie. Zapraszam bardzo serdecznie. Miła atmosfera, zajebiści ludzie. Kurczę, pamiętam, że za dzieciaka grało się w Oddworld, Ape Odyssey, to były czasy, nie no, Miss Mirwa, Ape'y, pierwszy i drugi Ape, czyli Ape Odyssey i Ape Exodus, to są tak pięknie do teraz wyglądające gierki. Powiem szczerze, że ten New and Tasty, ten remake, jest ładny, ale jest brzydszy od oryginału. Wyobraźcie sobie, jakby zrobili, nie przenosili tej gierki do 3D, tylko zrobili taki high resolution, taki po prostu remaster oryginalnego Odyssey albo Exodus. To byłby czat, nie? Też oglądam Niklaus, trochę wspomina tych gier. No, tak. Niklaus też właśnie zauważyłem, że sporo grywa w retro. No, trzeba ograć AB-ki, kurde. Na serio, nie? Mhm. W ogóle to ja ogrywałem u siebie Tomb Raidera, to będę przedstawiać równolegle z drugim maratonem. A kiedy, Patryk, dwójka? Bo jedynkę skończyłeś, nie? Kiedy dwójeczka? Czekaj, ona się tu widzi? A, spoko, Patryk. Dwójeczka, moja ulubiona część Tombka, nie? Ogrywałem ją chyba 2 lata temu na streamie. Szczerze, grałbym jeszcze raz, nie? No i cudownie. Aha, okej. Ja ci powiem szczerze, że ja tak, nie wiem, kiedy to było, z 5 lat temu przechodziłem wszystkie Tomb Raidery, to tak 6 lat temu zacząłem i tak na przestrzeni roku albo półtora przeszedłem wszystkie klasyczne Tomb Raidery, nie? Na PC właśnie, gdzie ustawiłem sobie sterowanko takie typowo konsolowe na padzie, nie? Przez tam jakiegoś mapera. I fajnie się grało. Ale teraz bym chciał na konsolkach jednak. W sensie... O ile dobrze pamiętam, tą dwójkę też chyba przechodziłem właśnie na... na PC-cie. Tak? Proszę? Grałem w grę w Sylwestra. Jerry grał chyba w Sylwestra, w Tomb Raidera. Będę grał w grę. Antymikro. Coś kojarzę. Ja jakiegoś, nie wiem, X-Padera. A nie, Joy to Key używałem. Coś takiego. Ale tak na przestrzeni lat, jak na to patrzę, to trochę śmierdzi jakimś takim... dziwnym softwarem. Nie wiem. Nie wiem, czy płatny, czy nie. Ja to ściągałem z jakiejś... Czekaj, zaraz. Z jakiejś torrentu. Nie no, Joy2Key? Nie. Jest oficjalna strona i można ściągać, nie jest płatny. A, on jest tak jak WinRAR. Wiecie, to jest jak WinRAR. Można kupić licencję. Joy2Key is a shareware. You can download it and try it for free without limitation in functionality. So please confirm that Joy2Key actually works for your usage before purchasing a license key. No. Czyli działa jak WinRAR. Czyli można go ściągnąć i w pełni funkcjonalny jest, no. Oj tam. Dobra, co teraz? Bo tak nie do końca... Tu na tą drobkę jakoś by trzeba skoczyć, nie? Tam, okej, dobra. A po co jest ten most właściwie? Skoro ja mogę tu sobie wskoczyć. Dziwne. Okej. Ale drepczę po tej drabinie. Nie, to jest chyba... Stąd przyszedłem. Tak mi się wydaje. A nie, jednak nie. A i tą wajchą teraz drzwi otworzę. Dziwne. Wcześniej nie mogłem tam się dostać? Aha, bo ja z tego mostu skoczyłem, dobra. Zaraz Lara będzie robić remake okładki Pink Floydów. Dark Side of the Moon. Na YouTube oglądałem film, jak gościu wykupił licencję do WinRara na jakiegoś starego Windowsa. Mu przysłali płytkę z kluczem, poważnie. Ale teraz to w 2023? The fuck? Także fajny, to jest Patryk spoko sposób, żeby ograć. Tylko one się różnią troszeczkę, nie? Od tych wersji konsolowych. Na przykład nie pamiętam jak to było, ale w wersji PC-owej o kurwa. Pamiętam, że są takie różnice dosyć. Tak, właśnie. Na konsoli były kryształy, nie? W ogóle Tomb Raider 3 jest trudny. On jest trudny w takim... Ale... Levele są proste, dosyć. Ale on jest trudny w takim jakby aspekcie, nie wiem jakby to powiedzieć, zręcznościowym. Taki trochę spoconiasty jest. I takie tam bardzo mało czytelne poziomy są, z tego co pamiętam. Dobra, mamy jeden ang. No właśnie on taki sprawia wrażenie takiego też zabugowanego troszeczkę. Kiedyś mi się podobała ta trójka za dzieciaka, tak pod jarkę miałem mega nowymi mechanikami tam, tym dodaniem tego sprintu, pojazdami i w ogóle. Ale w sumie w dwójce też była motorówka. A... Co mi się otworzyło, bo... No... Ale teraz jak go tak przeszedłem, to mówię, no, może być, nie? A Last Revelation, no to jest fajna gra, naprawdę fajnie zrobiona. Ładna jest w ogóle ta gierka, klimacik ma też świetny, ale jest już tak upocona. Przecież kuźwa Tomb Raidera 4 bez solucji przechodzić, to trzeba być szaleńcem, nie? Mega trudna gra. Tam te zagadki, jakie one są złożone, ten backtracking, to wszystko. Shit. Na serio, nie? Nie była to łatwa gierka. A Chronicles? Chronicles? Moim zdaniem jest bardzo przyjemny. To jest już w ogóle na siłę, nie? Patryk, Chronicles, to jest część zrobiona na siłę, to już jest taki ostatni już taki wyziew tych klasycznych tomów, tej już takie wymęczenie tej formuły. Aczkolwiek ja mam... Chronicles mi się fajnie kojarzy i też mi się go przyjemnie przechodziło. Nie wiem, nie mam. Szczerze mówiąc, to najmniej mi się podoba jedynka klasyczna. A dwójka, trójka, czwórka naprawdę i piątka to... Bardzo, bardzo fajnie mi się wraca do tych gierek. Bo tak trudne, dlatego pogram sobie w Soulsy, gdzie będę kinął 100 razy na innym bossie, powiedział Kasztan. Soulsy nie są trudne. Soulsy to jest łatwa gra. Ale Chronicles był stosunkowo przyjemną, chociaż te etapy w Irlandii, no one były też śmieszne, pamiętam. Ale kurde, właśnie jest takim przyjemnym, krótkim doświadczeniem, nie? Ten Chronicles. Soulsy są łatwe, Soulsy są dla dzieci. Siema, muszka McFly, welcome. Soulsfella przyszedł. Kurde, ej, może na drabinę wejść. No, co za baba. Babisko. Zastanawiam się, jak tam wejść. Bo tak do końca nie wiem jak. A może trzeba zacząć tak jak tutaj? Oho, dobra, bo tu można w tę stronę, widzę, skoczyć. Dobra, czy ona doskoczy? Doskoczyła na te schody, nice. Dobra, super. Checkpoint. Tutaj taki classic way. Co ja zrobiłem? Jaki gałgan. Nie, 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 źle napisałeś, Bakosan. Jak się w Soulslike'ach wpisuje, to się wpisuje Google how to cheese nazwa bossa in code vein. Tak się w Soulslike'ach wpisuje. Uwaga. No, do Lords of the Fallen. Do Lords of the Fallen musiałbym wrócić kiedyś. Jest trochę smutno tak z tym jednym streamem. Chcieliśmy i co, i pewnie ci Wina zaliczyło. Takie akcje można było robić w tym. Takie akcje przechodziły chyba w pierwszych Soulsach tylko. W trójce chyba nie szło tak robić już. W Bladbornie też chyba nie. Ale w którejś na pewno, w którejś części na pewno się dało. Kiedy oni zrobią to DLC do Elden Ringa, ale coś mi się wydaje, że to DLC będzie potężne, nie? Że będzie mega duże do tego Eldena. Że oni tak jakby... Odnoszę wrażenie, że oni z tego DLC robią jakby taką kolejną część, nie? Kolejny taki money machine. Making money machine. Money making machine. O, może tak. Siema Dumel, dobry wieczór. No, że chcą na tym zrobić... Chcą no, jakby, żeby traktowana była to jako osobna gierka. Takie mam wrażenie, że nie tak jak robili DLC do poprzednich Soulsów, że to była tam jedna, dwie lokacje, kilka nowych bossów i nara. Tylko zrobią taki naprawdę potężny expansion, nie? Takie jakby, nie że cała gra, tylko taki, można nawet by powiedzieć, cholera wie, czy to będzie standalone, czy nie, pewnie nie. Ale podejrzewam, że tak 1/3 rozmiaru gry, albo 1/4, 1/3 doniosą, nie? Kolejną. Oryginalnej gry. No, ja mam hype mega na to DLC. Mi się Elden podobał. Mega mi się Elden podobał. Dla mnie to dyszka. Bardzo ambitna gierka. Shit. A nie wiem, jak to korzystam z poradników, tylko i wyłącznie jak się zatnę na jakieś lokacje, nie mam dla tego pojęcia co robić, oczywiście mówię o normalnych grach, nie słabe, bo nie wiem. Na mietle całą mapę, żeby znaleźć kapliczki Merlina. Spoko. Kurde, pograłbym sobie w te Harry Pottery. A kiedy? When? Muszę Tsushima dokończyć. A ta Tsushima to też tak. Myślałem, że jakoś sprawniej będzie szła. Nie idzie. Sprawnie. Dobra, tędy nie doskoczę. Muszę... Nie ma czasu, kurde. Na te duże gry. No, czemu ona mi się nie chwyta z tamtego? Jak chcecie wiedzieć, dlaczego skaczę na główkę ze 100 metrów, to po prostu chcę nie tracić apteczek i w taki sposób czytuję checkpoint. Jak tam w ogóle, Muszka, to twoje eldenowe wyzwanie, bo tam Manhattan, doktorem Manhattan biegałeś w Eldenie i co z tego wyszło? No wiesz, Bakosan, pewnie tak, pewnie masz rację, ale jak ja gram, no to tylko na streamie tak naprawdę. Że nawet Radan zarąbisty boś. Nie no, szaleje zaraz, nie? Chyba ten. Za dużo sobie wrzuciłeś, nie? Trochę forma zmęczyła. Ja tak nie mógłbym naparzać Soulsy jakiekolwiek, po prostu Soulsy po Soulsach, nie? Nie, bym się zbrzydłoby mi pewnie. A nie chcę dopuszczać do takiej sytuacji przykrej. No chciałbym, nie? Bakosan właśnie tą Tsushima dokończyć, Spidera sobie przejść, Ratcheta, tego Rift Apart, ale to na streamie. Chętnie. Death Stranding może kiedyś. Dobra. No nie. Tego Hogwarta właśnie. Jest tych gierek, kurde, fajnych. Jeju, jak to trzeba wycentrować ładnie, nie? Siema kiszony, dobry wieczór. Jak się odpalił w ogóle, ty? No kurwa, najlepiej. Lara, jesteś mistrzynią. Co tam, panie kiszony? Jak tam? Timing Boga, nie? Naprawdę, na Death Stranding. Jak się podobał gameplay trailer z Death Stranding 2, panie kiszony. Poziom absurdu w tym trailerze to sięgnął zenitu, nie? Ej, ale cicho było o tym, o remake'u MGS-a trójki, nie? Bardzo. Mi się coś wydawało, że on ma w marcu jakoś wyjść. A tu cisza. Ten Delta. Metal Gear Delta. Dawaj z tych digli. Widziałem, ale oglądałem tylko na takiej miniaturce to i nie wiem, co tam się działo, nie? Tam była jakaś chyba laleczka Abrahama i Lincolna. Bardzo dziwne to było. Ale ta gra jest dziwna. Właśnie ten na tej gitarze tam. Kurde, ale powiem szczerze, że tak jak nie lubię i nie przepadam za takimi grami, to ten Stellar Blade nawet mnie trochę zainteresował. Ładnie to wszystko, kurde, wygląda tam. Spoko to wyglądało. No i Dragon's Dogma 2, nie? szkoda, że ta jedynka nie jest w stanie mnie jakoś przytrzymać dłużej przy sobie. Bo ja wiem, że to jest dobra gra, nie? I że pewnie jakbym się wkręcił, to byłoby gitarka, byłaby... Ale Dragon's Dogma 2 się prezentuje super dobrze, nie? Sorry, wino mi kapnęło na klawę. A propos klawy, to właśnie kiedyś pamiętam, myślałem o takiej klawiaturze retro z 8BitDo. Takiej bardzo fajnej, stylizowanej na jakby NES-a. I dzisiaj widziałem ją na streamie, u Krzycha sobie sprawił. Ja pierdzielę, jak ta klawiatura ładnie wygląda, nie? Jak ona jest dojebana. No, dzisiaj właśnie zauważyłem, że ją ma, nie? I go pytam, to jest ta klawa z 8BitDo? Mówi, no, że tak. Kurwa, jak to zajebiście wygląda, nie? Tylko mówi, że jest cholernie głośna. Przecież jest tak ładna, ale kosztuje kupę kasy, nie? Ale jest sztos, nie? Jakby, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to chodzi o to. W ogóle ona jest membranowa, ona jest ponoć mega głośna. Membranowa? Nie, mechaniczna. Łe kurde, sorry za ten link szatański. Białe ma niby. Nie wiem, co to znaczy. Ale patrzcie, jaka ona jest piękna. No ja pierdzielę, jak ona wygląda. Ona w ogóle jak jest włączona, to ma takiego czerwoną diodę, takie wiem. Plus do tej klawiatury są dwa takie programowalne wielkie przyciski. Alert. A ja nie mam bloku numerycznego, wobec ja sobie kupię kiedyś tą klawiaturę. Kupię sobie. Te przyciski są zajebiste, ja już przeznaczenie na zamiast tego, zamiast stream decka zamiast, nie? Ja już zastosowanie bym miał na te przyciski. Nie wiem, jak ja tego uniknąłem. Troszeczkę też takie właśnie retro klawiatury w takim stylu, jak się ta firma nazywa, Red Dragon robi. Widziałem ostatnio, ktoś zamawiał u nas. I ona też nie jest brzydka, ale szczerze, czyli 200 też bym wolał dołożyć do tego 8BitDo, nie? Która miażdży mi głowę. Te przyciski są piękne. Jest jeszcze kolor taki, jest właśnie N Edition, ten NES Edition, i jeszcze jest w takiej kolorystyce famiconowej bardziej, nie? Ten taki czerwony, taki bordowy. O, Skill Drive. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Lampa, nie? Słychać? Dobra, bo to jest jakiś timer. Ja nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. A to jest w ogóle ta sama sytuacja, co w poprzednim roomie. Teraz tylko bądź mądry i kolejność. Dobra, czyli to dźwignia na finał robimy. No, czyli od dołu lecimy. Dobrze, dobrze. Siedzisz i gierki na PSP ciśniesz. W co tam grasz ciekawego? O, dobry grabarz. Co tam, jak tam walka? Udana? Coś... Co tam, wojowniku? Działa. No i pięknie. I jak zadowolony jesteś z efektu? Chyba lepiej niż PS2, tu HDMI, co? Ape Escape, ale to jest ten port z PS1? Ta wersja z Play 1, Skill Drive? Fajna gra. Nie maksowałem jej, ale mega przyjemnie mi się grało w Ape Escape. No, ten opornik i let's go, nie? I będziesz mega zadowolony, nie? Z efektów. To sobie ogarnę. Ale jesteś zadowolony? O to pytałem. Czy ty jesteś zadowolony? Chyba, że coś tam mówisz, że jesteś. Fajny klimacik ma Ape Escape, właśnie. No. I co? I bawiłeś się ustawieniami pewnie Elgato, nie? Pewnie wszystko... No i co ostatecznie jeszcze zrobiłeś? To jest na samą górę? Dropka? Nie, to nie jest na samą górę dropka. A nie, to jest na samą górę dropka. Co to znaczy, że mocno poszło w górę z ceną? Czyli co, za ile teraz się kupuje? Nie wiem, ale jest jakieś 250 chyba. Nie, więcej. Ja gadam. Ja nie wiem, co ja słyszę, to ludzie mają jakieś problemy z tym Elgato. A ja z jakimś kurde Razerem, Ripsołem dziwnym nie mam żadnych problemów odpłukać. Ja jestem kurde zadowolony. Jestem zadowolony z tego GBSC i jestem zadowolony z tego Blue Retro, nie? No, aktualnie używam tego Blue Retro i czasami rozłącza, ale to jest chyba wina tego V1 z PS4, bo on takie dziwne rzeczy ma, jak go się podłącza do innych urządzeń niż PlayStation 4. Pamiętam, że zawsze z PC-tem też był z nim jakiś problem dziwny. Z Androidami się nie chce łączyć. A jakie gierki oprócz Lary grane teraz? Oprócz Lary na tapecie jest Doom 3 na Nintendo Switch, Fallout na PC-ta. No, te trzy gry są na tapecie. Ja mam HD 60 Pro i jest gitarka, zero problemów. Aha, okej. Aha, bo masz w kompie to. Słyszałem, że też właśnie te pod PCI są lepsze, nie? Okej, dobra, bagit będzie. Te chińskie grabery też pewnie robią robotę, nie? Przecież dlaczego nie? 377 od Bitfunks? Ja nie wiem, ile jadałem. Ja dałem za to. Wait a minute. Zobacz, teraz kupiłem. No, 280, no to nie, no jest różnica. Tam wysłałem jakiego mojego dzikiego PKZ na baterię, nie ogarnął go do tej pory, to mi zwrócił, dorzucił mi jakiegoś fajnego padzika do zestawu z Spidermana, Monster in my pocket, 9991, nice. Ale spoko. Ja tam z JRPG-ami to za bardzo nie mam nic wspólnego, powiem ci szczerze. Ale szanuję zajawę. Co ta Lara? Nie tyle co nie dla mnie, ale mnie przeraża czas, który trzeba poświęcać poszczególnym grom, a ich jest taki cały stos, tych JRPG-ów, to się w głowie nie mieści. O to bardziej chodzi. To na serio, do tych gierek to wydaje mi się, że trzeba mieć czas, nie? Dużo. Aczkolwiek bardzo zaciekawił mnie Jerusiaczek ostatnio grał Chrono Trigger, nie? Mega mnie zaciekawiło to i ta wersja z tymi animowanymi cutscenkami. To mnie w cholerę zaciekawiło. No i pięknie, grabarz, no i pięknie. Zaraz, jak zrobiłeś ten kabel? No i ten Chrono Trigger, no... Też nie jest chyba jakiś długi, tego co Jerusiaczek mówił, także... Jakiś tam chyba grindingów nie wymaga, tego typu rzeczy, to myślę, że to taka dosyć przyjemny experience by był, nie? Baldurek? Johnny chciałbym, ale... Synek się nieco ponad miesiąc temu urodził. Także czasu trochę mało, a chętnie bym Baldurka ograł na Playu 5, najlepiej. Także... Czasu trochę brak, ale naprawdę mega bym ograł Baldurka. Cholera, co ja mam tu zrobić, nie? Źle kolejność ogarniam. A, dobra, okej. Już widzę. To muszę zrobić. Mniej więcej. No, wait a minute. Ona doskoczy stamtąd? Doskoczy. Na Xboxie X nie trzyma 60 klatek, ale to jedyny zarzut, jaki mam do tej gry na razie. Wiesz co, ja tam dam takie rzeczy, to tam za bardzo nie zwracam uwagi. Zresztą to chyba nie jest taka gra, która musi trzymać te 60 klatek, także myślę, że akurat to by mi nie przeszkadzało. Wziąłem z pracy 15 V pewnym wejściem, wylutowałem jakiś... Nie pisz mi, jak ci pierdolnie ta spika, nie? Nie waż się pisać mi privów na dzień. No byłoby miło, to prawda. Na PS5 masz 7, bo chyba nie brat to gra i nawet nie wiedział, że to 39 napisał, tam się nic nie dzieje. Czyli co? Czyli na Xboxie nie trzyma, na PS... Na PS trzyma, zieloni na kolanach. Nie no, nie jestem taki głupi. Tak myślałem, że możesz streamować, bo to... Po tych całych ekscesach, które przechodziłeś. Z tymi... I to, co napisałeś, to ja mówię, ja pierdolę, to się nie skończy dobrze, nie? A już wiem, co ja muszę tutaj zrobić, jaki ze mnie gałgan. No, to to powinno hulać. Ale fajnie, cieszę się, że już ci wszystko działa, że już się uporałeś z tym. Oby nie było więcej problemów, teraz tylko skarcika sobie ogarnij i będzie lepszego i będzie naprawdę bajeczka. A no właśnie, jak to jest w tym konsolowym interfejsie? Czy to jest aż tak męczące? W sensie, czy jest fajnie dopasowane do pada? Bo właśnie obawiam się tego na konsoli, chciałbym to zagrać na konsoli, ale obawiam się właśnie, tak jak Bakosam pisze, tego przeklikiwania się, nie? Bo wiadomo, że to jest mega problem takich bardziej złożonych RPGów na konsolach. Nie mówię tam o Diablo, gdzie naciskasz tylko jeden przycisk, nie? Bo to jest zrobione wspaniale. Ogólnie takie hack and slashe typu Diablo na padzie to jest coś pięknego. Nie rozumiem, dlaczego gamingowi tak długo zajęło dojście do tego, że w te gry się pięknie gra na padzie. Zarazem na sprzedajmy.pl gościa sprzedaje jakieś nowe sekundy. Aha. To jest dosłownie i fajnie działa. No. Na konsoli mi się przezajebiście grało w Dragon's Age, nie? Origins. Na 360. No tak mi się dobrze grało w tę grę na konsoli, że to się nie mieści w głowie. Na PC jakoś nie mogłem w to grać, ale odpaliłem to sobie na 360 i to przeszedłem na strzała, nie? Bo tak zajebiście zrobione. Zresztą podobnie z Wiedźminem. Wiedźmin trójka na padzie też to jest mistrzostwem moim zdaniem. No z tym mistrzostwem może to jest za dużo powiedziane. Ale jest mega spoko. Nie. Okej. Okay. Ale tego Baldura to chyba na streamie, bo tak myślałem, żeby off-stream go ogrywać, ale chyba na streamie. No wiem, że nie ta skala, nie? Że Dragon's Age jednak formułę ma prostszą nieco. Ale jedynka była sztosiarska, nie? Bardzo dobra gra. Miło wspominam. Dwójka... Nope. Trójka słyszałem, że jest ok. Też. Chociaż sprawia wrażenie troszeczkę niedocenionej, nie? Ale Kiszone, z tego co pamiętam, to ty nie przepadałeś chyba za Baldur's Gate. Czy źle kojarzę? Ej, tu... Ja Fallouta przechodzę od pół roku. W piątki czasami odpalamy wieczorem. To jest kuźwa gierka, jaka to jest zajebista gra. Ja nie mogę. Jedyneczka. Na kroniki zajęć ci ponad rok, to sobie zarobię ze 3 lata na Baldura, no. Ale gdyby nie przerwa, to tego Fallouta byśmy szybko przeszli na przykład. Bo tam długo w niego nie graliśmy i znowu jest przerwa, znowu chyba 2 tygodnie chyba nie odpaliliśmy. Ja hejtuję Assassin's Creed? Ja ci powiem, że ja lubię serię. Chociaż uważam, że ten Odyssey, ta Valhalla to jest jakieś nieporozumienie. Miraż chciałbym sobie sprawdzić, ale czekam aż stanieje może. Może wtedy. Ja ci powiem, że tak, jedynka mnie no, pokonała, dwójeczka super, Revelations i Brotherhood też super, trójeczka podobała się, Black Flag, okej, potem nie grałem. I Origins, od razu odpaliłem i Origins to jest, god damn it, jak ja lubię Origins. A reszta te nowe to mech. No właśnie... Siema sekunda time, long time no see, dobry wieczór. Nie no, ta Valhalla, mam wrażenie, że to jest jakiś Fortnite, nie? A do Origins ostatnio kupiłem na sale'u DLC jakieś i chcę sobie ograć. Bo na PS5, w ogóle na PS5 do wersji PS4, nie do wersji PS5, bo chyba takowej nie ma, ale zrobili update i dodali 60 FPS-ów, żeby było na PS5. W Origins do gierki singleplayerowej tak naprawdę, która ma dosyć 9 lat już. Nie no dobra, przegiąłem. 7. Takie 6,5. Pora umierać. Assassin's Creed Origins ma 7 lat. 7. A Ratcheta Rift Apart muszę ogarnąć. W klasyczne Ratchety z PS2 nie grałem. Kiedyś, mam nadzieję, się to zmieni. Grałem w ten reboot, remaster, remake w sensie, na PlayStation 4. Cudowna gierka. Mega sztos. I Rift Apart muszę sobie ograć. W sensie, no, Bakosan, ten patch już jest od dawna, nie? Bakosan, ten patch już jest odkąd chyba PS5 wyszło. Ale no tak czy siak miło, nie? Cyberpunk ma 4... No w tym roku będzie miał, w grudniu dopiero będzie miał 4 lata, już nie płyń sekunda time, nie płyń. A jak tam gierka? Bardzo fajna giereczka jest, polecam, jak ktoś nie grał. No, giereczka jest piękna. Level transition będzie? To za Indiana Johnson. Aha, on mówi, że o tych na PS3 to też nie grałem. Crysis za rok będzie pełnoletni. Umierać bez kitu, nie? O! Biegniemy za kulą. Co to za zabawa? Wow! Można namalować samochody. Co to za muzyczka w ogóle? Ta zabawa tą kulką mi się kojarzy z Lara Croft and Guardian of Lights. Guardian of Light. O. W ogóle świetna gra. Jak ktoś nie grał, to też polecam. Taka gierka w 3D z rzutem izometrycznym. Można grać w koopie. Najprzyjemniej się gra we dwójkę w koopie. Różne zagadeczki, bardzo przyjemne, satysfakcjonujące. Ładnie wygląda nadal, a to jest gierka z, tak naprawdę z 7. generacji. Super jest Guardian of Light. Nie, Patryk, naprawdę mega ci polecam i polecam ci zagrać z kimś, bo ten Guardian of Light to jest naprawdę dobra gra, nie? Porwiter? Będzie jakiś? Wow. Gdzieś trzeba wpłynąć. Co to jest? O, lipka. Tam jest wajcha. Dobra, ale musimy na full tlenie tam polecieć. Trzeba będzie stopniowo opuszczać wodę pewnie. Dash jest skryto łebem, takim mówisz? Krypto łeb. Stellar Blade kupię. Ej, ale mi się też ten Stellar Blade spodobał. Naprawdę. A nie przepadam za takimi gierkami. A oni specjalnie tą grę taką zrobili, żeby właśnie łeby się jarały i żeby tak też trafić do niełebów. No jest specjalnie taka pomieszana. To samo z finalami jest. Ciekawostka, model jest na podstawie ciała modelki, a ludzie mieli ból dupy. Ale że o co chodzi? O co mieli ból dupy? Że co? O co można tu mieć ból dupy? Normalnie coś. Co? Czy ja wiem? Nierealnie? Ale to aha, o Stellar Blade ci chodzi, nie o Larę. Dobrze, rozumiem. A, dobra, to jest pokazane, jak ja mam to ułożyć. Dobra, let's go. What? Dobra, noise. Dzisiejszym celem jest przejść Egipt. Dzisiaj przechodzimy Egipt. Egipt i może jedną mapę z Atlantydy, jak dobrze pójdzie. Jak to zrobimy dzisiaj, to będzie mega sukces, nie? A zjadłem se żelkę jakąś, nie wiem czy mam coś, chyba nie mam. Żelki dobre, lubię żelki. Uj, na dół. Coś tu się otworzyło. Dobra. Kolejna wajcha pewnie. Dobra. Dobra, nabierzemy trochę powietrza. Czasówka? You're gonna be fucking kidding me. Oh, Jesus. I tylko, że... Dobra, bo tu nie mogę wyjść na powierzchnię, bo to jest za wysoko. Okej. Czyli... Ojejku, czasuwa, nie? To jest przerąbane tu, że... Nie uda ci się coś, to musisz powtarzać cały segment, nie? A okej. Jeszcze udało się opuścić wodę. Czekajcie, bo ja czegoś tu nie, zaczynam nie rozumieć. No okej, dobra, stąd nie zeskoczę do góry. Aha, dobra, ja już chyba rozumiem, o co tu chodzi. Całą tą sekwencję muszę teraz powtarzać, czyli muszę pociągnąć tę wajchę. Okej, i woda idzie do tego poziomu, ale ta woda idzie do tego poziomu dlatego, żebym mógł co zrobić? Właściwie? No nie, no bo tam na dole jest ta woda. Coś mi tu nie pasuje. Po co ja podnoszę tą wodę teraz w tym momencie? Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam Chaos, dzięki za rajdzik. Co tam, co tam? Co tam graliście? No muszę, auto nie zadziałał. Aha, okej, już wiem. Siema, Losik. Okej. A, Golum. Okej. Nie mam pytań. Nie mam pytań, naprawdę. Dobra, bo to jest pod wodą. Czyli tak, ten do góry, góra prawą. Właśnie jak tam idzie łamanie klątwy. Góra prawo było, nie? To, aha, dobra, okej. Ten był w lewo. Chyba, a ten na czuja. Dobra. Okej. Dobra, i co teraz się stanie? Woda się podniesie i będę pewnie mógł wejść po jakiejś platformie teraz sensownej. Teraz pewnie woda jest na takim poziomie. Mogę spokojnie jakąś operację wykonać, ale nie wiem jeszcze jaką. No, chyba nic z tego. Chociaż... Dobra, podejrzewam, że... O, wiedziałem, że coś takiego będzie. No. Noise. Ja nie wiem, jak wy możecie się męczyć w to grać. Tego Goluma. Nie ma takiej tragedii. Siema, Neighbor Dracoon, dobry. No wiesz co, nie ma takiej tragedii, panie. A Styx to jest chyba dobra gra, nie? Czy nie? Mam złe informacje. W sumie to prawda, Drewni. Walking Dead też jest niezły. Niezły temat. O, no i pięknie. Jest zrobione. Coś mi tu śmierdzi. Dobra gra. Ten, kto wybrał Goluma, będzie się smażył w piekle przez wieczność. A to nie Alosik czasami? Wow. Nie, to chaos. Dobra. Sorry. Ale zadyma. To jest ten fragment, w którym wypierdzielasz się ze wszystkich apteczek. Te napięcia, ruszy, nie ruszy, wczyta, czy się zjebie. Ej, jest ten ostatni element. Koniec Egiptu, ostatnia komnata chyba Egiptu. Siema, czerusiaczek, dobry. O panie. Co, a co ogrywasz? Nine Years of Shadows? Never heard of that. Siemanko Sanchez, dobry. Czy uda przejść, to będą testy, czy uda się wystrać gierkę, jak Dashowi się zrobiło. Okej. Okay. A, czyli będziesz... Okej. Okay. Dobra. Jedna z najcięższych gierek w historii. Golum. Aha, okej, okay. Aż tak? Jerry? Hidden gem, tak? O, nice. To ja nie wątpię, że tak jest, naprawdę. Wszystko zrobię. Ładnie. Jezus. Ja bym nie miał cierpliwości chyba. Taki szalony nie jestem. Głównym motywem gry są kolory i muzyka. Taki trochę... Mam wrażenie, że jestem w martwym punkcie. Polipka. Nie wiem, jak przeskoczyć tam na drugą stronę. No, co tam? Chaos. Kurde, nie wiem teraz, jak przeskoczyć. Było dobrze. Ej, tam! Doskoczy mi tam przecież. O. Muszę sobie nawet zerknąć na tą gierkę. Jak to jest? Nine Years of Shadows. 7/10. No ogólnie, ale jakby na to nie patrzeć, ten 2023 to chyba był... Chyba rok takich Metroidvanii, nie? A, Evil Dead. To już wczoraj wspominałeś, nice. No, biedni streamerzy, Bakosan. Ej, a Origins nie ma na PS Store? Origins jest na PS Store. Panie. No ale no wiadomo, pudełeczko to pudełeczko. Aha. Ej, a można w tego Originsa grać na PS3? Orientuje się ktoś? Słyszałem całkiem sensowne dywagacje, że ludzie się spodziewali, że Prime nie będzie dawał darmowego spa, tylko zniżkę. No jest, no. Jest, wczoraj patrzyłem sobie. Wczoraj w nocy odpaliłem playka po streamie. Nie wiem, czy dychy, 4. Ale Shattered Memories nie ma, nie? Na przykład. Legal kopia. Ja muszę sobie kupić Vagrant Story właśnie. Na PS Store. Chciałbym kiedyś ograć. I Klonoe i Tombę. Też kiedyś wypada pograć. Fajna sprawa, nie? Ściągać to na 2 dyski, ściągnąć i... Tomba już nie ma na PS Store? Goddammit. A Klonoa jest? Klonoa chciałem zawsze przejść sobie Klonoa. No Vagranta też, kurde, to są takie jakieś... Takie zawsze za dzieciaka się o tym słyszało, coś się czytało, ale nigdy nie miało się okazji zagrać. Nie chcę remake'u, chcę na PS1. Tu coś jest, nie? Ej, ja już... Dobra, chyba wiem. Z tej kolumny trzeba zacząć. Ała. $42 ziko. O. Kupiłem w ogóle tego, polecam też jak ktoś nie ma, kupiłem Herkulesa na PS Store, na PlayStation 1, bo nie mogę znaleźć na PS1 w sensownej cenie kopii. 8 zł chyba jest. Także Chaos, od razu sobie pyknij też Herkulesika, jak nie masz. Jak nie, jakiś śmieszny pieniądz, naprawdę, poniżej dychy. Także Herkulesik pewnie też wiedzie, nie? Na streamku. Nie wiem skąd mam tutaj. Na pewno coś tutaj muszę zrobić, nie? Z tym. O kurde, jak tam wskoczyć do góry? Może stąd bardziej? Okej, dobra, już wiem o co chodzi. Taki zajebisty ambient tu leci w tle. W ogóle go nie słychać prawie, ale super. No i pięknie. Say for yourself. The gods favor action, not counsel. Yet it is this counsel that rules over you today. You rule over nothing. Atlantis is in ruin. Nothing can change that. Everything must burn. Only then can the Seventh Age begin. You choose a path to madness. I wash my hands for your treachery. Using the knowledge of the Scion to unleash our armies against us. I expel you forever from the Secret Order of the Three and condemn you to shame. No, jest absolwowana, jakby na to nie patrzeć, tak? To jest. It cannot be stopped. The wheels of Cathar are already in motion. Doom will find you both. I rise from the dust of your bones to finish what I've started. Physics musi być, nie? It was you. You were the queen of Atlantis. Once. Widzicie tego gangusa z tyłu? It holds far more than that. All the knowledge of the ancients. Things none of you could even comprehend. Koniec Egiptu, no? What is the Seventh Age? How far are you willing to go to find out, Lara? Not far enough, I'm afraid. Kill her quickly. We have work to do. I'm gonna enjoy this. Enjoy. 50 cent. Oh. Jakie typy w ogóle? $50 by trafił. 50 cent w ogóle. O ja pierdolę. Myślałem, że takie rzeczy są tylko zarezerwowane dla japońskich gier. Akcji to by się naprawdę nie powstydził Sam Kojima. Pięknie. Ja zaraz wracam. Muszę sobie wstawić pranie do suszarki, bo rano jest plan na bieganie. Muszę jeszcze smoczka zanieść na Magdalenie. Czekajcie, będzie jakaś kastenka teraz? kurwa, 5-minutowy loading, żeby się odpaliła cutscenka 3-sekundowa. Dobra, zaraz wracam, guys. Sekundka. Pozdrawiam pana Bakosana. Metal Slug Anthology. Mój brachol ma na PSP. Kupił za 15 zł. Ale to było, nie wiem, z 15 lat temu. Ale coś bym jeszcze zjadł. Bardzo głodny jestem. Takie średnią kolację zjadłem. To jest za mało jak dla mnie. Sprawdzałem, no, grabarzyk. Sprawdzałem, nawet sobie gierki już pokupowałem na PlayStation 1. Ale w sumie już nie mam żadnej gry na PS3, żeby sprawdzić. W domu. O ile jest teraz? Bo wiem, że to już 10 lat temu już było drogie. Teraz boję się. A nie jest tak źle. Nie, na PS2. No, tam ma tą zieloną 300. Kurwa, to jest nawet na Wii za 600. Ja pierdolę. Na PS4 też jest. Ej, ale na PS4 to jest ten port straszny, nie? O Jezu, nie polecam. Nie polecam. To Jerry, pamiętam z tobą rozmawialiśmy, jak jeszcze jesteś. To poszedł spać w ogóle. A Patryk, dobrej nocy, jak jeszcze jesteś. Kiedy pierwszy stream? O, to jeszcze daleko. Jeszcze nie mam nawet spitera, żeby ominąć ten. Ty też coś możesz powiedzieć. Ładnie ta gra wygląda naprawdę. Ty też możesz coś powiedzieć, Jerusiaczek. O porcie Metal Slug Anthology na PS4. Frosty. Sounds good. Kurde. Chciałbym pocisnąć dalej, nie? Ale chcę iść spać w sumie. Olipka. Rano bym chciał wstać o 7 i pobiegać sobie. Bo nie będę miał kiedy. No, chyba będziemy kończyć, kurde, na dzisiaj. No, wiem, pamiętam, gadaliśmy o tym. Nie możesz biegać przez sen, no właśnie, kurde. No teraz mam wybór, nie? Czy napierdzielać w gierkę i sobie dłużej pospać? Czy wstać fajnie, rano, pobiegać sobie, iść do pracy, wrócić, odpalić Fallouta wieczorem. Myślę, kiedy mógłbym biec? Wieczorem nie. Sobotę rano też nie. Niedzielę najszybciej. Nie, lepa. No, oni tą politykę mają. Mi refunda nie zrobili, nie? Pewnie za mało napisałem. Nie musiałbym więcej napisać. Dobra, wiecie co? Ja będę leciał spać. Nie chcę przeginać, a też chcę trochę snu zaznać. To nie. Tak. Będziemy lecieć. Co tam cię denerwuje? Jeszcze powiedz szybko. Polecimy do pana snowboardzisty. A ligatura jest? Aha, jak jest ligatura, no to let's go. A nie widzę, żeby była. Odśwież sobie Twitcha. Panie? Serio? Jest online? Nie widzę. Mam ją w followkach. What? No dobra, no to... Tak, jest, no grabasz. No, no właśnie tak. No ale widzisz, że Rusiaczkowi się udało. Ale chamsko, że nie pokazuje. Bardzo miło się siedzi dzisiaj, naprawdę. Dziękuję bardzo, że przyszliście, że wpadliście na streamka z Lary. Udało się pocisnąć konkretnie temat, tak jak planowałem. Super, progresik elegancki. Został ostatni segment poziomów tak naprawdę, Atlantyda. Zapowiada się fajnie. Myślę, że w przyszłym tygodniu się uda ukończyć grę. Bo jutro sobie przysiądziemy przy RPG-u, przy Falloutie. Wypadałoby, tydzień temu tego nie robiliśmy. Troszeczkę pofarmimy, bo mamy już Power Armor. Teraz będziemy biegać po pustkowiach i farmić. I levelować, żeby rozwalić supermutantów. Będzie fan, będzie fan. Będę się mega dobrze bawił. Za każdym razem jak odpalam Fallouta się mega dobrze bawię w tej gierce. Także dziękuję bardzo za obecność dzisiaj, że byliście. Życzę wam dobrej nocy i zapraszam do pani Ligatury, która gra w Personę. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Bajo jajo. Niech moc będzie z wami. I z duchem twoim, czy co?